Cześć, z tej strony adminki waszego najbardziej ulubionego fanpage'a, gruziński po polsku, Mini i Maja. I znowu zaczniemy nasz filmik słowami, że po długiej przerwie jesteśmy... Nie mówię tego nawet, bo to już brzmi bardzo niepoważnie. No co zrobić? Nic nie zrobimy. Wiecie co, ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj dostałyśmy taki komentarz, że czy to jest takie trudne wyciągnąć telefon i nagrać filmik dla nas? Nie dziękujemy pamiętam, temu panu ci, tej pani, bo to ten komentarz ma motywację taką. Tak, tak. To wcale nie jest takie trudne. Tak naprawdę nie, i tak chciałyśmy nagrać ten filmik, ale ten komentarz jeszcze raz nam pokazał, tak, że dobrze robimy, że nagrywamy filmik. Ale w sumie nie wiedziałam, że to aż tak bardzo widać, że nagrywam telefonem, a nie jakimś normalnym sprzętem, ale cóż. Telefon to sprzęt, tak? Wami, niektórzy nawet takiego to... sprzętu nie mają. Dzisiaj mamy fajny filmik. Dzieci na prosto ma takie... Ja mam takie serce. Wielkie serduszko, że nie wiem jak Warszawa. Dzisiaj mamy fajny filmik. Znowu o Polsce, bo jesteśmy w Polsce. Bo my potrafimy tak naprawdę mówić albo o Gruzji, albo o Polsce. Tak. Jak kiedyś spotkacie nas, to jeśli chodzi o rozmowy, to temat są bardzo ograniczone. To są te dwa główne tematy. Dobra. No, śmieszki śmieszkami. A wracając do tematu, chciałyśmy dzisiaj z naszego punktu widzenia opowiedzieć o takich skrajnościach, które nas spotkały w Polsce. Czyli naszym zdaniem, co jest na przykład, nie wiem, najsmaczniejsze, co jadłyśmy w Polsce, a co najniesmaczniejsze. Nowe słowa w języku polskim. Ona zawsze umiała fajne słówka po polsku. Tak też. I tak różne rzeczy. Może akurat kogoś to zaciekawi. Może. Mam nadzieję w każdym razie, że może w każdym razie ten pan ci ta pani na pewno obejrzy. Tak, chociaż jedno wyświetlenie na pewno będzie. Będzie jedno wyświetlenie. Więc zaczynamy. Zaczynamy może od jedzenia, bo tak. Mówię, jesteś mi niewolnik z żołądka. Wiecie, jak takie pojęcie, wiesz, takie powiedzonko gruzińskie. W każdym razie my lubimy jeść i między innymi jak przyjeżdżamy do Polski, w pierwszej kolejności idziemy gdzieś, żeby zjeść. Najczęściej to jest bar mleczny, ale w każdym razie... Nie uwielbia swoją drogą. Ty zawsze chcesz. Bo to mi stanie moje. Ja uwielbiam inne rzeczy, ale nie mam na to hajsu. W każdym razie w barze mleczym, że to są dobre pierogi. No, w niektórych. Nie wszędzie. W Poznaniu ostatnio byłam w barze mlecznym. Najgorsze pierogi, jakie kiedykolwiek. Kiedy byłaś w Poznaniu bez mnie w barze mlecznym? Jak czekałam na ciebie z koleżanką, poszłyśmy tam z drugą, inną koleżanką. Ja mam ona jeszcze ma jeszcze inne koleżanki. No, w każdym razie pierogi są najlepsze. Tak. I żurek oczywiście. Ale pierogi, wiesz co, tak samo jak kanapki. Pierogi to też demokracja, jak to określiłaś ostatnio. Tak, ale jest mniejszy wybór. Jest mniejszy wybór, ale w Polsce mogą być pierogi na słodko. I to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje w ogóle. Jak można z jagodami ciasto i jagody jeść, ja nie wiem. To jest najgorsza wersja pierogów. Najgorsza ever. Ever. Jak masz jagody, jak masz ciasto, no to odkładasz sobie ciasto i jesz jagody i tyle, nie? Albo psuć, robisz po prostu ciasto, które pieczesz, jak tak. Masz mąkę i jagodę, ale nie gotujesz w wodzie. Nie. W każdym razie kończąc temat jedzenia, bo tak możemy bardzo dużo mówić. Możemy dużo mówić o wszystkim i o niczym. Na pierwszym miejscu pierogi. Pierogi. Dla mnie żurek. To pierogi czy żurek? No żurek. Dobrze, dla mnie żurek, dla mnie pierogi. Pierogi, ale jednocześnie na ostatnim miejscu pierogi, tylko że słodkie. A tak, bo musimy jeszcze to zmienić. Najgorsze i najlepsze. Nie, to flaki. Aha, no tak, nie uwielbiam. To jest, ja mam dużo rzeczy, które są niedobre. Nie, to nie skończy mi nagrywanie dzisiaj, ani jutro. To szybko powiem. Flaki, kaszanka, biała kiełbasa. No. Teraz nie zgadzam się. Widzicie, jaki różny jesteśmy. Niby to jest. Niby takie same, a jednak no. Takie różne. Ale za to pierogi lubimy. Tak, przynajmniej to się zgadza. Idziemy dalej. Tak, najlepsze miasto i najgorsze miasto. O Jezu, jakie trudne pytanie. Najlepsze i najgorsze miasto. To ja mogę od razu powiedzieć, że bardzo lubię Poznań, ale tak jakby miało wybierać najładniejsze albo w ogóle takie najfajniejsze miasto, to tak, to bym wybrała Wrocław. Tak. Jest bardzo ładnym miastem i bardzo takim... Ma taki klimat, inny zupełnie. A najgorsze miasto? Trudno powiedzieć, bo nie widziałam jeszcze wszystkich miast. Wrocław. Ale z tych, co zwiedzałam...
A zjadasz wszystko z kuchni polskiej? Skoro doszłaś do wniosku, że tak. Masz rację. Dobra, ale w każdym razie dobra. A czekaj, najgorsze miasto? Najgorsze miasto. Nie wiem, no to 90% osób napisze Radom pewnie, ale nigdy nie byłyśmy w Radomie, więc nie możemy powiedzieć, że to faktycznie najgorsze miasto. No tak. Albo Sosnowiec, wiesz, bo... Było w Sosnowcu, tak. Ale wiesz, bo zaraz będą komentarze, nie, jakie jest najgorsze miasto i pewnie większość napisze, że to jest Radom albo Sosnowiec. Tak. No to od razu mówię, że byłam w Sosnowcu i nic złego tam nie było. Mnie nie spotkało nic złego. Przynajmniej tyle. To najgorsze miasto. Leśno mi się nie podoba strasznie. To jest... Leśno? Tak. Więc byłaś w Leśno. No wiem. I nie spodobało mi się. Pozdrawiam Leśno. A do ciebie? Zero dyplomacji. No nie wiem, nie mam takiego najgorszego miasta. Nie, nie wiem. Nie wiem, jakie miasto jest najgorsze dla mnie. Nie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejny. Transport. Transport. Transport to jest bardzo fajny temat, bo tu akurat mamy dużą różnicę z Gruzją. Bo u nas po pierwsze komunikacja miejska nie jest taka sama jak tu, bo wy macie tramwaje, my nie macie nie mamy tramwajów. Mamy, no to kiedyś mieliśmy. Metro wy też macie, ale to metro jest takie, a nasze jest lepsze, o wiele lepsze. Tak. No więc z takich, no z komunikacji miejskiej wiadomo, tramwaje są najlepsze, przynajmniej dla mnie. Na pewno w Poznaniu, gdzie jest szybki tramwaj, to jest bardzo wygodne. Warszawie w sumie nie wiem, bo nie przybyłam dużo w Warszawie, ale ty możesz powiedzieć. Też tak samo, albo pociąg. A tak, bo... Czyli nie dalekobieżny, jakaś... tylko? Jak to się mówi? Bliskobieżny, ja. Nie. Nie wiem, w każdym razie pociągi. No. Tak, okej, czaję, o co chodzi. No. Jeżeli chodzi o jednocześnie pociąg, ale pociąg dalekobieżny to jest najgorszy środek transportu. Ostatnio, to było 2 dni temu, z Katowic wracałyśmy, bo teraz jesteśmy w Warszawie, wracałyśmy do Warszawy. I wiecie co? Jakie było opóźnienie? No zgadnijcie. Nie 2 minuty, tylko 2 godziny. 115 minut. 115 minut, dokładnie, tak, bo w Polsce podają w minutach. Tak. I wiesz, i potem powiedz, że pociąg ten jest najgorszy środek transportu. I ci powiedz. Nie powiesz. Nie powiesz tego, bo to jest prawda. To jest. Ale jakoś cudowno nam się udało wymienić bilety. W ogóle nie wiem, o co chodziło. Ja poszłam, ja chciałam się dowiedzieć. Tam było napisane więcej niż 115 minut opóźnienia, więc ja nie wiedziałam, o co chodzi. No 300 minus 400, czy ile? I poszłam do tego, do centrum obsługi klienta i podaję pani mój numer. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale jak zaczęłam, to opowiem może. A to jest ciekawe, może wam się przyda. Tak, w ogóle ja nie wiedziałam, że jest coś takiego, że pani powiedziała, że za 20 minut jest pociąg Pendolino do Warszawy i z racji tego, że jest takie duże opróżnienie, bez dopłaty wymieniłam bilet i dostałam nowy bilet i pojechałam i dojechałam normalnie tym razem do Warszawy, więc pamiętajcie. Ktoś tam byłam, ona powiedziała, dojechałam, ale też to była. A, dojechałyśmy, przepraszam, tak. Sama zapomniałam, bo nic całą drogę spała i nie miałam z tym rozmawiać. Tak, dobrze było w Pendolino w tej rozkoszy. No więc może kiedyś wam się przyda, jak mam się spóźnić właśnie tam, no coś, nie wiem. Najlepszy budynek. Albo najgorszy budynek. Nie, najlepszy. Tak. To ogólnie, to teraz mi się przypomniało. Ogólnie chciałyśmy na początku się ten pośmiać i pożartować i powiedzieć, że Pałac Kultury i Nauki jest najlepszy. A tak naprawdę jest bardzo ładny. Naprawdę. To może być moja subiektywna opinia. Warszawy tak naprawdę. Jest ładny. Wiem, że jest radziecki, ale jest ładny. Ale mi się podoba. Trudno. Ale mi się podoba bardzo. Ten dworzec w Gdańsku, teraz jak ostatnio byłyśmy. Bardzo ładny budynek. Super jest. No. I wiadomo, Ratusz Poznania też bardzo. Nie powiem, że nieładny. Nie powiem, nie powiesz. I Starówka w ogóle, Starówka każdego miasta. Tak, czyli takie te kolorowe domki na przykład w Poznaniu, które są. No. A najgorszy? Najgorszy, ja powiem, każdy budynek, gdzie się mieści urząd miasta, albo jakikolwiek urząd. To prawda. Szczególnie Urząd do Spraw Cudzoziemców, to jest najgorsze miejsce. Nie powiem, że spalić, ale... ale spalić. Chciałam powiedzieć, jak coś trzeba z tego zrobić. Coś na pewno z tego, te wszystkie budynki. Ja po prostu i widzę budynek, że no ja po prostu takie kółko wolę zrobić. I nawet nie przyjść obok. Tak, to prawda. I te, w ogóle, jeżeli chodzi o jakby wygląd budynków, to też te budynki, które są urzędy, nie są ładne. Nie? Aż widać, czuć biurokrację, jak patrzysz, demokracja to mnie... Najciekawsza rzecz, najciekawsza. Tak, teraz mam najciekawszą i najnudniejszą rzecz, którą robicie. Na pierwsze miejsce jest grzybobranie. A to nie jest najciekawsza rzecz. Nie, to jest ta nudna. Najnudniejsza. Niż poruszałyśmy ten temat w sumie. Kiedyś. Tak dla przyjemności.
Ja rozumiem, że ktoś jest biedny i zbiera grzyby, a później sprzedaje. A jaka w tym przyjemność? Chodzić po lesie i patrzeć w ziemię. Na grzyby. Zero, naprawdę. Zero. Nigdy chyba tego nie ogarniemy. Prędzej zjem te pierogi słodkie niż... Nie, nie spogrzymy. Chyba ja też. No, to jest najciekawsze. Najciekawsze. No właśnie, tak gadałyśmy o tych ciekawych rzeczach. Pewnie te święta, tak? Te święta niektóre. A szczególnie, a może to... Nie wiem, czy to jest najciekawsza rzecz, ale w każdym razie, jak już mówimy o tych świętach, dla mnie bardzo ciekawe było święto wszystkich świętych, tak. Bo może to dziwnie brzmieć, ale po prostu w Gruzji nie ma czegoś takiego, tak? Cmentarze u nas wyglądają zupełnie inaczej. No to niby pod nim Wielkanoc, kiedy w poniedziałek po Wielkanoc idziemy na cmentarz, ale to nie jest to samo. Więc, to jest taki dzień zmarłych. No, jakby. I bardzo ładnie wtedy tego nie wyglądało. Tak, cmentarze, może to dziwnie brzmi, ale bardzo nam się podoba. I chodzimy tylko, żeby zobaczyć te znicze, jak to wszystko wygląda bardzo ładnie. Tak. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi też na takie rzeczy jak imprezowanie, Polacy potrafią lepiej się bawić niż Gruzini. W sensie, Gruzini, no to wiesz, taki toasty, a w Polsce tak bardziej, na przykład jest jakieś wesele też, lepiej potrafią się bawić. Myślę, że to jest akurat indywidualna sprawa. No ale ogólnie, no, to jest moja osobista opinia. No. No i coś jeszcze więcej? Nie. Chyba tyle, bo już gadamy już prawie 12 minut. No cóż, słuchajcie. No. Zbieramy się. My lecimy. A grzybów nie zbieramy. Nie. To zbieramy się. I co? I do zobaczenia w następnym filmiku. Nie wiemy, kiedy będzie następny filmik. Mamy kryzys twórczy, chyba wiecie. Tak. Może jeżeli macie jakiś temat. Chciałam to powiedzieć. Tak. Może macie pomysły, czy mamy nagrać filmik. Tak. Bo nie ma co ukrywać, po prostu trochę... Już wszystko powiedziałyśmy. Nie jest już wszystko. No nie wszystko. Teraz w tej chwili mamy kryzys twórczy. Ja tak czasami... No, bardziej jest spowodowany brakiem czasu. I brakiem czasu przede wszystkim, tak. Ale może macie akurat bardzo fajnie zarobisty pomysł. Ktoś napisał, że musimy też zrobić filmik z robieniem hinkali, pamiętam. Jak zrobiłyśmy chaciapuri. No tak. Ale nie chce się nam robić hinkali. Naprawdę. Więc jak macie jakieś pomysły na filmy, które są związane z gadaniem, a nie zrobieniem czegoś, to piszcie w komentarzach. Chętnie wybierzemy coś fajnego. Tak. No. Buziaki, dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy do subskrybowania, bo prawie 500 osób brakuje i będzie 10 subskrybentów. I może to będzie moja sprawdza motywacja, żebyśmy codziennie nagrywały filmy. O Boże, będzie fajnie. Tak, będzie fajnie. No to trzymajcie się. Pa!